Słowo mamut wywodzi się najprawdopodobniej z języka mansyjskiego, z ludów zamieszkujących Syberię i oznacza generalnie zwierzę żyjące pod ziemią, czyli ludy tam mieszkające znajdowały prawdopodobnie ciosy mamutów bądź kości, być może w brzegach erodowanych rzek i wymyśliły, że te zwierzęta muszą w takim razie żyć pod ziemią i prawdopodobnie właśnie stąd pochodzi słowo mamut. Mamuty oczywiście żyły na terenie dzisiejszej Polski. Najwięcej znalezisk szczątków mamutów mamy związanych z lodowaceniem Wisły, czyli z tym okresem pomiędzy tak 115 tysięcy a 11 700 lat temu. Wtedy lądolud na terenie Polski zajął tereny dzisiejszego Pomorza, Warmii, Mazur, część Wielkopolski. Natomiast ta strefa przed czołem lądolodu była porośnięta stepotundrą. I właśnie na tych stepotundrach, zwanych także mamucimi stepami, pasły się stada mamutów, nosorożców włochatych, reniferów i też innych zwierząt epoki lodowcowej. Szkielet mamuta prezentowany w Muzeum Geologicznym został zrekonstruowany w 1957 roku z kości kilkudziesięciu osobników mamutów, dobranych pod względem wielkości. Czyli tak de facto nasz szkielet reprezentuje całe stado mamutów. Większość szkieletu jest jednak oryginalnymi kośćmi, tak około 95% całości. Zrekonstruowane są głównie takie elementy drobne jak palce, albo też elementy niektóre czaszki, takie jak łuki jarzmowe, czy inne takie drobniejsze elementy, a większość to jest oryginał łącznie z ciosami. Ciosy oczywiście też były poddane takim zabiegom konserwatorskim, też poklejone troszeczkę z drobnych kawałków, no niemniej jednak no, to 95% szkieletu to jest oryginał. Pod względem wielkości mamut plasował się tak pomiędzy słoniem indyjskim, który był mniejszy od mamuta, a słoniem afrykańskim, który był wyższy od mamuta, co może być dla niektórych zaskakujące. Natomiast mamut był znacznie mniejszy od swoich innych krewniaków, jak na przykład mamuta stepowego, który nawet do 4 metrów wysokości dochodził i żył wcześniej niż mamut włochaty, a także słonia leśnego, który mógł osiągać nawet 4,5 metra wysokości i wagę nawet do 10 ton, ale żył z kolei w okresach cieplejszych, w okresach interglacjalnych, w odróżnieniu od mamutów, które na terenie Polski żyły w czasach zlodowaceń. Mamuty na swojej drodze spotkały człowieka, no i oczywiście te interakcje pomiędzy ludźmi a mamutami zachodziły. Ludzie okresu paleolitu polowali na mamuty. Mamy na to sporo dowodów, między innymi malunki naskalne w jaskiniach w Europie Zachodniej, ale też z terenu Polski znane są stanowiska. Jest takie słynne stanowisko znalezione w Krakowie przy ulicy Spadzistej, gdzie znaleziono dużo szczątków mamutów, przynajmniej 100 osobników oraz narzędzia krzemienne, w tym nawet jedną kość z grotem wbitym w kość, no, co już jest takim bezpośrednim dowodem na to, że ci ludzie polowali na mamuty. No i prawdopodobnie ludzie też no, troszeczkę przyczynili się do wyginięcia, chociaż głównym powodem zniknięcia mamutów były zmiany klimatyczne. Po prostu step mamuci zanikał pod koniec ostatniego zlodowacenia, czyli mamuty siłą rzeczy przenosiły się w te rejony północne, no ale podążali za nimi też ludzie. Polując na te zwierzęta, na przykład na Ukrainie, w okolicach Kijowa były takie słynne domy z kości mamutów, gdzie jedna taka chata łowców mogła być zbudowana nawet z kości 200 osobników. Wraz z podnoszącym się poziomem morza pod koniec zlodowacenia, związanym oczywiście z topnieniem lądolodów, i niektóre populacje mamutów zostały odcięte
na wyspach, które wcześniej były strefami lądowymi. Taka populacja mamutów zamieszkiwała wyspę Wrangla i ta izolowana populacja dotrwała do czasów faraonów, czyli wtedy, kiedy powstawały piramidy w Gizie. Wtedy jeszcze mamuty żyły na ziemi. Ostatnie takie daty uzyskane z badań izotopowych kości mamutów z wyspy Wrangla to jest 3750 lat temu, czyli właśnie czasy średniego państwa egipskiego.